Kun to najbardziej niebezpieczny dyktator świata. Przywódca komunistycznej dynastii, rządzącej Koreą Północną od 75 lat. Czasem przypomina mroczną postać z kreskówki. Ale Kim Jong-un to bezwzględny dyktator, który nie pozwoli odebrać sobie władzy. Najpierw pozbył się wrogów. Potem rozbudował arsenał nuklearny. Lecz największe wyzwanie dopiero przed nim. Świat się zmienia. Więc Kim, jeśli chce się utrzymać przy władzy, również musi się zmienić i wprowadzić swój kraj w nowe czasy. Jak daleko może odejść od linii wytyczonej przez dziadka i ojca, aby pokazać się jako nowoczesny przywódca i nie utracić kontroli? Kimowie. Rodzinna dyktatura. Kolejna prowokacja ze strony Korei Północnej. Pjongjang przygotowuje następną próbę jądrową. Korea Północna pokazuje swój nowy międzykontynentalny pocisk balistyczny. Prezydent Trump uznał, że konflikt z Koreą Północną jest możliwy. Mały człowieczek z rakietami. Nie możemy pozwolić szaleńcom na straszenie wszystkich wokół pociskami. W 2017 roku Kim Jong-un zrealizował odwieczne dążenia swojej rodziny. Zbudował pocisk nuklearny zdolny dosięgnąć największego wroga Korei Północnej – USA. Nazywam się Jung Park. Pracowałam dla CIA. Zajmowałam się Koreą. Naszym głównym zadaniem było sporządzanie codziennych raportów dla prezydenta. Najtrudniej było odgadnąć zamiary przywódcy. Jego ukryte intencje. Przez wiele lat usiłowałam wejść w umysły Kim Jong-una. Dowiedzieliśmy się, że kontynuuje dzieło dziadka i ojca, ale jest przy tym jeszcze bardziej bezwzględny i agresywny. Broń Korei Północnej stała się potężniejsza, bardziej niezawodna i mobilna. Dlatego ten kraj pod przewodnictwem Kim Jong-una wzbudza tak wielki strach. Lecz przywódca Kim ma kłopot. Odcięta od świata gospodarka upada. USA stosują sankcje wobec Korei Północnej już od czasów wojny koreańskiej. Z biegiem lat coraz bardziej dotkliwe. Sądzę, że rozwój gospodarczy kraju jest niemożliwy. Notorycznie brakuje żywności. Kraj jest izolowany na arenie międzynarodowej. Kim Jong-un wie, że w takiej sytuacji trudno mu będzie utrzymać zaufanie narodu. Aby wprowadzić państwo w nowoczesność i utrzymać władzę, Kim musi doprowadzić do zniesienia sankcji handlowych. W 2018 roku wykonał pierwszy krok. June 12th, 12 czerwca spotkam się w Singapurze z Kim Jong-unem, by zapewnić całemu światu pokój i bezpieczeństwo.
10 czerwca Kim wyjechał z Korei Północnej, dopiero trzeci raz po objęciu władzy, na historyczne spotkanie z prezydentem Trumpem w Singapurze. To był jego międzynarodowy debiut. Wyszedł z ukrycia. Niesamowite wydarzenie. Myślę, że chciał, aby naród zobaczył go właśnie takim czarującym, z poczuciem humoru, spontanicznym, zupełnie innym, niż go sobie wyobrażaliśmy. Singapurskie kuszenie Donalda Trumpa. W Singapurze północno-koreański dyktator po raz pierwszy zaprezentował się światu. Nazywam się John Bolton, byłem doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Trumpa. Nie mogłem uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Uważam, że to spotkanie było błędem, ale miało historyczny wydźwięk. Podczas spotkania Kim świetnie kontrolował sytuację, uważnie obserwował Trumpa. Na początku zapytał go, co o nim sądzi. Takie pytanie świadczy o dużej pewności siebie. Język aż świerzbił, żeby powiedzieć: jesteś tyranem męczącym 25 milionów ludzi, nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Byłaby to prawda, ale chyba jednocześnie również koniec spotkania. Dziękujemy państwu. Jak przebiega spotkanie? Oczywiście Trump go komplementował, że jest bardzo bystry i tak dalej. Jest jakiś postęp? Mamy świetną relację, dziękuję. Kim dobrze się przygotował do negocjacji z prezydentem USA. Spotkanie tych dwóch przywódców było wyjątkowe. W moim odczuciu byli sobą oczarowani. Koreańczycy włożyli wiele wysiłku w poznanie sposobu myślenia prezydenta Trumpa. Wiedzieli, jak mu schlebiać, są w tym dobrzy. Kim Jong-un wysłał posłańca z długim, odręcznie napisanym listem. W tym sensie Korea Północna jest bardzo staromodna. Nie wysyłaj maili z ciężkimi załącznikami. A ten długi, odręcznie napisany list bardzo się spodobał prezydentowi Trumpowi. Rozmowy były dość chaotyczne. Bałem się, że Trump za bardzo ustąpi.
Zgodził się odwołać już zaplanowane wspólne manewry wojskowe USA i Korei Południowej. Nikt ze strony amerykańskiej się tego nie spodziewał. Kim bardzo się ucieszył. Dziękuję, fantastycznie. Negocjowałem twardo i on też. Dużo się spieraliśmy, a potem zakochaliśmy się w sobie poważnie. Napisał do mnie piękny, wspaniały list. To jest miłość. Kim zaczął być postrzegany jako akceptowany na świecie przywódca. Wrócił do kraju w glorii i chwale. USA są głównym wrogiem Korei Północnej. Największym. Skoro Kim stał ramię w ramię z prezydentem USA, to można uznać, że odniósł sukces. Udowodnił narodowi, że przywódca najpotężniejszego państwa traktuje ich poważnie. W 2018 roku Kim Jong-un pokazał, że potrafi być bardzo sprytny i wyrachowany w relacjach ze światem. Kusił Donalda Trumpa i innych, na przykład Xi Jinpinga w Chinach. Nikt nie chciał zostać pominięty. Nagle zaczęto organizować spotkanie za spotkaniem, jakby wszyscy przywódcy bardzo chcieli spotkać się z Kim Jong-unem. Korea Północna to bardzo biedny kraj, ale ma broń jądrową. W przypadku wojny może puścić z dymem pół świata. To daje Kim Jong-unowi silną pozycję negocjacyjną. Władimir Putin słynie z tego, że bardzo się spóźnia na spotkania. Tymczasem we Władywostoku to Kim Jong-un kazał czekać Putinowi, pokazując w ten sposób wszystkim, że ma nad nim pewną przewagę. Otwarcie hermetycznego państwa na świat niesie ze sobą niebezpieczeństwo. Gdy Kim Jong-un objął władzę, zachęcał cudzoziemców do zakładania firm w specjalnej strefie przy granicy z Chinami. Jednym z pierwszych śmiałków był Amerykanin południowo-koreańskiego pochodzenia Kim Dong-chul. Otworzyłem hotel dla cudzoziemców. Zainteresowała się mną CIA. Chcielibym dla nich szpiegował. Kilkukrotnie odmówiłem, ale ciągle powtarzali, że to mój patriotyczny obowiązek. Agent CIA. Większość zadań dotyczyła broni jądrowej i tajemnic wojskowych. Jakie mają pociski? Werbowałem naukowców i strażników instalacji nuklearnych. Ilekroć wykonywałem zadanie, bardzo się bałem.
Dostałem specjalny zegarek. Z maleńką kamerą we wskazówce godzinowej. Do tego mikrofon i rejestrator wyglądający jak pióro. Podobno Kim Dong-chul przekazywał informacje przez 4 lata, dopóki nie został zdradzony i aresztowany. Kim Jong-un zorganizował mu pokazowy proces. Torturowano mnie brutalnie przez pół roku. Ból był niesamowity. Zmuszono mnie do zeznań. Poczułem wtedy ulgę. Ból się skończył. Szpiega skazano na 10 lat ciężkich robót. Stał się pionkiem w rozgrywce między Kimem a Zachodem. W 2017 roku dyktator spotkał się z Amerykanami negocjującymi zwolnienie więźniów, aby kontynuować ocieplenie stosunków z prezydentem Trumpem. Prezydent Trump ogłosił na Twitterze zwolnienie 3 Amerykanów przetrzymywanych w Korei Północnej. Wsadzili mnie do samolotu. Gdy nagle ogłoszono, że opuściliśmy obszar powietrzny Korei Północnej, wszyscy bardzo się ucieszyli. Gdy wylądowaliśmy w Waszyngtonie, podszedł do mnie człowiek i powiedział, że jest prezydentem USA. Nie znałem go. Uwięziono mnie jeszcze za kadencji Obamy. Nigdy nie widziałem programu The Apprentice. Wtedy zrozumiałem, że już jestem bezpieczny na terenie USA. Zwalniając więźniów, Kim Jong-un pokazał się jako nowoczesny, cywilizowany przywódca i wykonał ukłon w stronę prezydenta Trumpa. Chciałem podziękować Kim Jong-unowi za uwolnienie tej wspaniałej trójki. Naprawdę uważam, że on chce zrobić coś dobrego i otworzyć swój kraj na świat. W lutym 2019 roku Kim wybrał się w liczącą 4000 km podróż. Jej celem był Wietnam i drugie spotkanie z prezydentem Trumpem. Mieli negocjować zniesienie sankcji ekonomicznych. Jadąc do Hanoi, Kim Jong-un musiał być bardzo pewny siebie. Ogłosił w mediach państwowych, że jedzie na szczyt i że jego zdaniem na pewno wszystko dobrze się ułoży. Stawka była ogromna. Kim Jong-un chciał pokazać obywatelom, że potrafi się pogodzić z Trumpem. Chciał być tym przywódcą Korei Północnej, który uściśnie dłoń prezydentowi USA i zawrze z nim układ. Obiecał to, kiedy opuszczał dworzec w Pjongjangu. Zamieszanie w Hanoi.
Pierwszego wieczoru przywódcy spotkali się na kolacji. Podano północno-koreański stek wysmażony dla Trumpa, krwisty dla Kima. So this was the dinner. To było spotkanie przed oficjalnym szczytem. Kim Jong-un czuł się bardzo swobodnie i pewnie. Popisywał się. Prezydent Trump wyjawił, że Kim opowiedział mu o tym, jak zgładził swojego wujka, a potem pokazywał wszystkim jego głowę. W tych czasach to historie godne Henryka VIII, który pokazywał głowy ściętych w londyńskiej Tower. Czy w ostatnich 30 minutach poruszaliście interesujące sprawy? Cóż, ta rozmowa była warta każdych pieniędzy. Myślę, że w głębi ducha Kim Jong-un chciał dotrzeć do Donalda Trumpa w sposób, jakiego żaden przywódca dotąd nie próbował. Czyli, panie prezydencie, porozmawiajmy o brutalnej sile. Powiem panu, co to takiego. Powiem, co zrobiłem z moim wujkiem. A Donald Trump szanuje brutalną siłę. Na to właśnie liczył Kim. Pojawiło się mnóstwo świetnych pomysłów. Najważniejsze jest to, że mamy dobrą relację. Po kolacji panowie przeszli do interesów. Zdaniem analityków obaj przywódcy działają pod presją. Czują, że muszą zawrzeć bardziej konkretną umowę niż w Singapurze. Kim potrzebuje zniesienia sankcji, Trump musi wrócić z czymś więcej niż w czerwcu. Czy jest pan gotów zrezygnować z broni jądrowej? Inaczej by mnie tu nie było. Dobra odpowiedź. Północni Koreańczycy zakładali, że prezydent Trump potrzebuje sukcesu w polityce zagranicznej, więc zdecyduje się na układ. Kim był tego pewien? Zaczęli rozmawiać o konkretach. I wtedy atmosfera się popsuła. Kim Jong-un zaoferował zamknięcie największego północno-koreańskiego poligonu nuklearnego w zamian za całkowite zniesienie sankcji. Trump nie był przygotowany na układ częściowy. Chciał pełnego sukcesu, czyli całkowitej likwidacji północno-koreańskiego arsenału jądrowego. Lecz Kim upierał się przy swojej okrojonej wersji. Tak jak wielu komunistycznych przywódców, powtarzał to samo w kółko. Niemcy mają na to trafne określenie – Sitzfleisch. Oznacza to spokojne siedzenie i cierpliwe czekanie, tak długo jak trzeba. Rozmowa trwała, ale widać było, że Kima zaczyna frustrować brak porozumienia. W pewnym momencie zapadła długa cisza. Wtedy chyba wszyscy zrozumieli, że to koniec spotkania. Drugi szczyt USA – Korea Północna już się zakończył. Nie ma umowy. Delegacje ruszyły w odstępie kilku minut, każda w swoją stronę. Czasem tak trzeba. Dosłownie zostawili obiad na stole i pospiesznie wrócili do swoich krajów. A zatem przewidywania się nie sprawdziły. Kim Jong-un był pewien, że uda mu się zawrzeć układ. W długiej podróży powrotnej zastanawiał się, kogo za to obwinić. Kto będzie kozłem ofiarnym? Kim Jong-un był wściekły. Nie podpisał umowy, więc stracił twarz. Wracał z pustymi rękami, co jeszcze zwiększyło ciążącą na nim presję.
Porażka w rozmowach z Trumpem to wielka przeszkoda na drodze do normalizacji sytuacji w kraju. Mówi się, że co najmniej 3 wysokich urzędników stracono lub wyrzucono ze struktur władzy. Kim wracał do rządów terroru, metod stosowanych od 3 pokoleń. Strefa zdemilitaryzowana 13 listopada 2017 roku. Przekroczenie granicy Korei Północnej graniczy z cudem. Jest bardzo szczelna. Poza specjalną strefą, gdzie nie ma ogrodzenia. Uciekinier. Niejaki Oh Chong-sung, żołnierz koreańskiej armii ludowej, stacjonował właśnie na 38. równoleżniku. To przywilej dostępny jedynie dla wybranych. A jednak podjął próbę ucieczki, ryzykując życie. Postrzelili go północno-koreańscy strażnicy. Zraniony żołnierz padł na ziemię w strefie zdemilitaryzowanej oddzielającej obie Koreę. Koreańczycy z południa ruszyli mu na pomoc. Cudem został uratowany. Przetransportowano go śmigłowcem do szpitala. W jego ciele było mnóstwo pasożytów. To był oficjalnie zdrowy żołnierz, o którego rzekomo bardzo dbano, ale wyraźnie widać było skutki złego odżywiania. Dla wielu ludzi interesujących się Koreą Północną to był szok. Kim na pewno uznał, że zabezpieczenie granicy to kluczowa sprawa, skoro nawet zaufani żołnierze są gotowi przejść na drugą stronę. Bez wątpienia rozgniewał się na generałów, którzy na to pozwolili. Z pewnością dostali nagany, trafili do więzienia albo spotkało ich coś jeszcze gorszego. Aby stłumić falę ucieczek, Kim uszczelnił granice, a zdrajcom zagroził surowymi karami. Lecz jednocześnie był rozdarty między wiernością rodzinnej tradycji, a tęsknotą za młodzieńczymi latami na Zachodzie. Krótko po objęciu władzy odnalazł w Europie dawnego przyjaciela. Pewnego razu w mojej restauracji pojawili się ludzie Kima. Powiedzieli, że ich przysłał, bo chce się ze mną zobaczyć. Zapytali, czy mogę polecieć nazajutrz do Korei Północnej. To było jak sen. Przyjaciele znów razem. Jestem João Mikaelo. Chodziłem z Kim Jong-unem do szkoły. Byliśmy kumplami. Razem się wygłupialiśmy. Graliśmy w gry komputerowe i oglądaliśmy filmy. To z nim zacząłem palić.
Prowadził wówczas beztroskie życie. Gdy ruszyliśmy na spotkanie, było ciemno. Zjechaliśmy pod ziemię i bardzo długo jechaliśmy. W końcu dotarliśmy na miejsce. Kim wyszedł zza rogu i się uściskaliśmy. Bardzo się ucieszył, że przyjechałem. Gdy większość nastoletnich lat spędza się na zachodzie, ucząc się w Szwajcarii, to myśli się o tych doświadczeniach z nostalgią. Kim chciał zagrać w kosza. Powiedziałem mu, że nie grałem od lat. Wo ich ten Basketball gesehen habe, habe ich gesagt, du weißt, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Kim Jong-un nigdy już nie wróci do tamtego życia, ale spotkanie z przyjacielem z tamtych lat może mu dać namiastkę tego, za czym tęskni. Lecz tylko namiastkę. Przy kolacji wspominaliśmy dawne czasy. Pytał, co u mnie słychać, czym się zajmuję. Podano potrawy koreańskie, ale na wypadek, gdyby mi nie smakowały, było także fondue. Zapytałem, czy mogę zapalić. Odparł, że oczywiście, że skoro razem zaczęliśmy palić, to razem rzucimy. Dwa spotkania Kim Jong-una z prezydentem USA nie dały porozumienia w sprawie północno-koreańskiego arsenału nuklearnego. Ale w czerwcu 2019 roku Trump wykonał istotny gest. Prezydent Trump właśnie wylądował w Korei Południowej, wystosowawszy uprzednio zaproszenie do przywódcy Korei Północnej. Chciałem wybadać sytuację. Nie wiem, czy przewodniczący Kim jest w Korei Północnej, ale jeśli zechce się spotkać, to będę przy granicy. Chyba dobrze się dogadujemy. Strefa zdemilitaryzowana, czerwiec 2019 roku. To było całkowicie improwizowane spotkanie. Prezydent Trump wysłał zaproszenie do dyktatora Twitterem. Koreańczycy odpowiedzieli, a Donald Trump ucieszył się, że Kim Jong-un śledzi go na Twitterze. Spotkanie w strefie zdemilitaryzowanej. Po fiasku w Hanoi, Kim Jong-un bardzo chciał ponownie spotkać się z prezydentem Trumpem. Chciał pokazać rodakom, że ma sprawy pod kontrolą, a z prezydentem USA łączy go przyjaźń. Koreańczykom z północy na pewno podobał się widok Kima wolno podchodzącego do linii demarkacyjnej. Trump podszedł szybciej. Bardzo chciał przejść na drugą stronę. Wejście prezydenta USA na terytorium Korei Północnej to doskonały prezent dla tamtejszej propagandy. Nagle Donald Trump spaceruje z Kim Jong-unem w Korei Północnej. Żaden przywódca USA nie był wcześniej w tym kraju. Następnie obaj przeszli na południową stronę. Come on, come on. Go, go, go. 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 Go, go, go.
Nie wiedzieliśmy, że to się wydarzy. Panował kompletny chaos. Po chwili skierowali się do budynku. Północno-koreańscy ochroniarze próbowali zatrzymać przedstawicieli amerykańskiej prasy. Stephanie Grisham, sekretarz prasowy Trumpa, po prostu odepchnęła Koreańczyka, który nie chciał wpuścić dziennikarzy do tego pomieszczenia. To była doskonała okazja do wspólnych zdjęć, ale nic poza tym z tego nie wyniknęło. Z pewnością było to historyczne spotkanie. Jednak po dwóch szczytach i zaimprowizowanym spotkaniu północno-koreański program nuklearny wciąż istnieje. Nie widząc innego wyjścia, jesienią 2019 roku dyktator zmienia tryb działania. Udaje się na pielgrzymkę do świętej góry Paektusan, mitycznego miejsca narodzin dynastii Kimów. Nie chodziło tylko o to, że Kim lubi jeździć konno. To była akcja propagandowa. Odwołał się w ten sposób do króla Tongmianga. Koreański król Tongmiang jest przedstawiany jako wojownik na białym koniu, zwalczający zagraniczne wpływy i jednoczący cały naród. W ten sposób Kim przypomniał, że jest dziedzicem tej spuścizny i ma prawo rządzić. Obraziwszy się na Trumpa, Kim zagroził USA tak zwanym prezentem na gwiazdkę. Niemożność przekonania Trumpa rozczarowała przywódcę. Chyba uznał, że skoro tak, to przygotuje sobie jeszcze większy miecz. Myślę, że to właśnie chciał powiedzieć światu. Pokażę wam, jaki jestem potężny. Pokażę wam, kto rządzi w tej okolicy. To ja, Kim Jong-un. Październik 2020 roku Kim świętuje trwanie rodziny przy władzy od trzech pokoleń. Lecz fiasko rozmów z Trumpem oznacza, że sankcje gospodarcze pozostają w mocy. Jak długo zdoła w tej sytuacji utrzymać lojalność narodu? Towarzysze, naród darzy mnie zaufaniem wysokim jak niebo, głębokim jak morze. Zawiodłem je i jest mi bardzo przykro. Kim płacząc publicznie 10 października pokazał, że także jest człowiekiem, że jest wrażliwy. Tak, jestem niczym Bóg i urodziłem się, by rządzić tym krajem. Ale tak jak wy, ja też jestem ojcem. Ja także troszczę się o dzieci i naszą przyszłość. A więc był to pokaz skromności.
Ale nie mogę się oprzeć wrażeniu, że był to też spektakl. Zatem wkraczamy w fazę mniejszej ilości informacji. Są one ściśle reglamentowane. Kim chce sprawiać wrażenie, że ma dobry kontakt z obywatelami, ale trudno stwierdzić, czy można mu ufać. Korea Północna ma poważne kłopoty gospodarcze, sankcje, pandemia, powodzie. To wszystko sprawiło, że osłabiona północno-koreańska gospodarka dosłownie umiera. Tymczasem Kim ciągle rozbudowuje arsenał nuklearny. To bardzo niebezpieczne, bo człowiek postawiony pod ścianą może się zdecydować na ekstremalny czyn. Jeśli ktokolwiek nam zagrozi, potraktuje go naszą najpotężniejszą bronią. Kim zaprezentował największy międzykontynentalny pocisk balistyczny świata, nazywany Potworem. Choć przywódca Korei Północnej próbuje zmodernizować kraj i zmienić swój wizerunek, wciąż pozostaje dyktatorem zbójeckiego państwa, bardziej niebezpiecznego niż kiedykolwiek wcześniej. Nie da się zapobiec powstawaniu takich państw, ale można trzymać je z dala od najpotężniejszej broni świata. Trzeba rozważyć użycie siły. Koniec Korei Północnej nie będzie miłym wydarzeniem. Uważa się, że Kim dysponuje co najmniej 40 pociskami jądrowymi i jest to krok od zbudowania kolejnej broni, która jeszcze bardziej zagrozi Zachodowi. Wkrótce świat dowie się o nowej broni strategicznej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Północni Koreańczycy konstruują nowy okręt podwodny do wystrzeliwania pocisków balistycznych. Gdy osiągną pewien poziom technologiczny, umieszczą pocisk balistyczny na okręcie podwodnym. A taki okręt bardzo trudno śledzić. To ruchome zagrożenie i ruchomy cel. Korea Północna może wysłać taki okręt na Pacyfik, a wtedy całe Los Angeles zacznie się trząść ze strachu. To będzie wielki postrach, spędzający sen z powiek. Wersja polska, Smack Jam Studio, tekst Marcin Cieślak, czytał Daniel Załuski.